Bierzemy na siebie odpowiedzialność za to, że ci kibice będą tutaj skanalizowani, bo na ten rok ten cel nie będzie skończony na linii. Nie, mówimy o rozbudowie. Więc tutaj to, co Państwo sobie życzyli, czyli te wszystkie Wasze kwiatki schodowe i tak dalej, tamte płoty, to bierzemy Paweł na siebie. Tak samo te kwestie toalet. Jeżeli trzeba tu płotki w poprzek jasnej postawić, żeby dalej nie mogli w wodę chodzić. A w momencie, kiedy będziemy robili tą wysoką trybunę, trzeba wziąć policję przy nowym już rozwiązaniu komunikacyjnym. Zrobić tak, żeby wam ci ludzie po prostu tutaj pod oknami nie robili rejonu, bo to tylko chodzi. Ale mówię, tak jak będziemy budowali trybunę, to może i na górze, i na dole. Można różne warianty wtedy zastosować, bo ta klatka to była zastosowana przez, trzeba przypomnieć, bez wysokiej trybuny. Gdybyśmy robili to wtedy tutaj na tym. Takie zobowiązanie na siebie sprawiedliwie jasnej bierzemy i od następnego meczu, czyli od niedzieli, ma to funkcjonować, dobrze? A jeżeli chodzi o przeniesienie tej klatki w inne miejsce stadionu, to będzie parking, wtedy z policją usiądziemy, to będzie październik, może listopad. Będziemy jakieś rozwiązanie, żeby oni w ogóle tutaj nie musieli przychodzić. Więc jeśli chodzi o stan sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, nie jesteśmy w stanie po tej chwili stwierdzić. Dokumentacji takiej nie ma. Teraz to będzie rozwiązane. Dlatego też zgodnie z postulatem, zaradem w dalszej kolejności w Państwa oczekiwaniach robiony jest już w tej chwili ocena stanu technicznego, za chwilkę więcej o tym powie Pan Dyrektor Jakubowski. Oczywiście taki sam przegląd będzie wykonany po realizacji inwestycji, żebyśmy mogli stwierdzić stan, czy realizacja samej inwestycji wpłynęła na stan obiektów, czy nie. Może odniosę się od razu do ewentualnych możliwych działań wsparcia miasta związanych z remontem tych budynków. Będzie możliwy pod warunkiem, że zostanie zrealizowany wniosek pana prezydenta z listopada 2009 roku o wpis do rejestru zabytków. Czy w przypadku rozbudowy tego stadionu, tego hałasu, jest nam lepiej? Ja z dyrektorem Borą rozmawiamy. Technicznie możemy to rozwiązać. Wiadomo, że wydamy 80, bo jest 50 mieszkań razem 2, to jest 100 przepustek. To jest 100 samochodów. Teraz. Może do tego dorobić specjalne przepustki dla Was na dany mecz, na dany dzień. Mieszkańcy oczekiwali na to spotkanie. Kiedy jeden z mieszkańców przedstawicieli miejsc zanosi za to szyby do parku. Z bezpieczeństwa, takie warunki tutaj Państwa mieszkania są dla nas istotne, są piratki, są w takim sposób. To nie ma nic takiego, że ktoś nie lubi, zobaczcie, to idźcie na deptak na Chorego i zobaczcie, jak deptak na Chorego wygląda, mimo że staramy się od kilku lat też to różni ludzie też tam, że zostawiliście nas, inwestujecie tylko gdzieś tam drugą część miasta. Miasto się bardzo szybko rozrosło. Ten przemysł, który tutaj był, został całkowicie prawie, że już likwidowany. I czas teraz ma na to, żeby to wyremontować.